Witam Państwa ponownie. Śmierć nasza jest postanowiona, wiesz o tym? Bohater naszej dzisiejszej historii znał tę prawdę już jako dziecko. I już jako dziecko bardzo się bał śmierci i tego, co nieznane, dopóki nie poznał Wszechwiedzącego, który pokonał śmierć i przyniósł nowe życie. Wtedy jego obawy rozwiały się, ponieważ jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Jak zmienić swoje życie, skoro nie jesteś w stanie zmienić nawet ubrania? Bezdomni wędrujący po ulicach w poszukiwaniu miejsca na spoczynek codziennie stają przed takim problemem. Pozbywają się go, kiedy trafiają do Pacific Garden Mission. Od 1877 roku nasza misja jest przystanią dla tych, którzy stracili wszystko, w tym jakąkolwiek nadzieję na przyszłość. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo, codziennie możemy zapewnić schronienie ponad 800 osobom, wśród których obok mężczyzn są również kobiety i dzieci. Oprócz noclegu, czystych ubrań i pożywnych posiłków, zapewniamy im również pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Ale na tym nie koniec. Różnego rodzaju kursy i poradnictwo pomagają im przygotować się na powrót do życia w społeczeństwie, zaś duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu. Życie tych, którzy tę prawdę przyjmują, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3084 z cyklu Wyzwolony, audycja, która da Wam do myślenia. Co się dzieje? Pewnie śni mu się coś złego. Zobaczę. Co się stało, Chris? Ale to był tylko sen, synku. To ci się przyśniło. Nie masz się czego bać. Każdy kiedyś umrze, ale najpierw trzeba przeżyć całe długie życie. Stać się bardzo, bardzo starym, zmęczonym. No i wtedy to już wcale nie jest takie straszne. No, już. Spokojnie. No. A teraz już śpi. Nie ma się czego bać. Ten sen, który w dzieciństwie tak przeraził naszego bohatera, wiele lat później wykorzystywany był przez niego do tego, by pomagać innym radzić sobie ze strachem. Prawdziwa historia Christophera Brosnana już teraz w Wyzwolonym. Urodziłem się w 1986 roku w Dunedin w Nowej Zelandii, jako starszy z dwóch synów. Mieszkaliśmy na farmie, ale ojciec pracował jako leśniczy, sadził i pielęgnował drzewka. Żyliśmy w odosobnieniu, poza małą miejscową szkołą nie miałem żadnych innych kontaktów. Większość czasu spędzałem więc na czytaniu książek. Być może dlatego, żyjąc wciąż we własnym świecie, stałem się bardzo egocentryczny. Czułem się kimś lepszym, czym zrażałem sobie rówieśników. Kiedy miałem 10 lat, tata oznajmił nam, że przeprowadzamy się do miasta, oddalonego o setki mil. Mój młodszy brat nie chciał rozstawać się ze swoimi przyjaciółmi, ale ja się cieszyłem. Fajnie, że się stąd wyprowadzamy. Tu nie ma z kim pogadać, same takie ciemniaki jak ty. Tam w mieście na pewno będę miał fajnych kolegów, którzy też coś wiedzą i potrafią. A do ciebie to nikt się nawet nie odezwie, bo kto by chciał zadawać się z takim usmarkanym wieśniakiem? Brat odszedł zapłakany, a ja nawet nie pomyślałem, że sprawiłem mu ból. Spotkała mnie jednak zasłużona kara. Przeprowadzka z małej wioski do dużego miasta okazała się prawdziwym wstrząsem. W szkole często się ze mnie naśmiewano. Kiedyś koledzy poprosili mnie, żebym przyniósł piłkę z klasy, a potem mnie w niej zamknęli. Innym razem rzucili moje pudełko z drugim śniadaniem na drzewo.
Moja duma strasznie cierpiała. W szkole nie miałem odwagi, więc zacząłem buntować się w domu. Ty ciągle czytasz tę książkę? Tak. Mówiłam ci, żebyś posprzątał swój pokój. Jest niedziela, więc chcę poczytać Biblię. Najpierw posprzątaj pokój. Chris, idziesz ze mną do kościoła? Tak. No to pośpiesz się, zaraz wychodzę. A ty, kochanie, pójdziesz z nami? Wiesz, że nie lubię kościoła. A, no tak, tak, tak. Jesteś gotowy, synu? Idziemy piechotą, a nabożeństwo zaczyna się za 15 minut. Później posprzątam, mamo. Jak tam w szkole? W porządku. Dobrze słyszałem, że zabrałeś się za czytanie Biblii? Tak, ale nie rozumiem. Nie przejmuj się, ja też nie. Szkoda, że nie ma tu takiej pani Alberstein. A kto to taki? W szkole w Omaru uczyła nas religii. No, i czego się nauczyłeś? Nie pamiętam, ale ona wiedziała mnóstwo o Jezusie. Była niesamowita i zawsze się uśmiechała. No, rozumiem. No cóż, teraz nie ma już religii w szkole. Może gdybym rozumiał Biblię, rozumiałbym też kazania. Jak będziesz starszy, to zrozumiesz. Ponieważ miałem niewielu przyjaciół, lgnąłem do każdego, kto mnie akceptował. W ten sposób wpadłem w niewłaściwe towarzystwo. Moi nowi koledzy lubili rockową muzykę, gry wideo i pornografię. Spędzałem z nimi wiele czasu i przejmowałem ich wartości. Szkoła średnia w Nowej Zelandii nazywana jest koledżem. Tam poznałem nowych kolegów. Jednym z nich był chrześcijanin. Jednak kościół nadal nie miał dla mnie większego znaczenia, choć nadal regularnie chodziłem z ojcem na nabożeństwa. Od 17 roku życia pracowałem po lekcjach w pobliskim supermarkecie. Ta praca pewnie poszerza twoje horyzonty, co Chris? Co chcesz przez to powiedzieć? Że motywuje cię, by zdobyć wykształcenie i robić coś innego. Cokolwiek, byle nie to. A, no wiesz, lepsze to niż nic. Właśnie o to mi chodziło. No więc, co chciałbyś robić w życiu? Jeszcze nie wiem. Lubię czytać. Może zostanę pisarzem? A pisz o nieszczęściach ludzkości. A dowcipny jesteś. Muszę, bo życie jest zbyt poważne, nie uważasz? A zgadzam się. Ale wy, zdaje się, świetnie się bawicie. Jasne. Wszyscy chodzimy do tego samego kościoła. Lubiłem moich kolegów z pracy, którzy zawsze wydawali się szczęśliwi, a najbardziej Martiego. Kiedyś zakpiłem z czegoś, co miał na sobie ubrane, a on wcale się nie obraził, choć spodziewałem się tego. Któregoś dnia, kiedy wróciłem z pracy, rodzice zawołali mnie i brata do pokoju. Chcielibyśmy wam o czymś powiedzieć. O czym? Wyjeżdżam i przez jakiś czas będę mieszkała u przyjaciółki, a wy zostaniecie tutaj z tatą. Ale to nie ma nic wspólnego z wami. Chodzi o mnie i o mamę. Będziecie mogli się z nią widywać, kiedy tylko zechcecie. To wszystko? Wszystko. Chcieliśmy, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Brat i ja wiedzieliśmy, co to oznacza. Z mojego punktu widzenia ich małżeństwo było przeciętne. Kłócili się od czasu do czasu, ale poza tym nie działo się nic nadzwyczajnego. Przez jakiś czas winiłem siebie, bo moje zachowanie często denerwowało mamę i czasem kłócili się z tego powodu. Krótko po tym, jak rodzice się rozeszli, któregoś wieczoru pracowałem sam z Martim. Chodzisz do kościoła, Chris? Ach, chyba jak każdy. Moja rodzina nie chodzi. W każdą niedzielę? Nie, od czasu do czasu. A gdybyś musiał stanąć dzisiaj przed Bogiem i On by zapytał, dlaczego mam cię wpuścić do nieba, co byś mu odpowiedział? No, nie wiem. A ty? Że Jezus właśnie po to, żebym mógł wejść do nieba, umarł na krzyżu. Za moje grzechy. Bo to z powodu grzechu niebo było przed nami zamknięte, Chris. A zgrzeszyliśmy wszyscy. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wierzysz w to? Tak, wierzę. Bóg mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. I nie chodzi tu tylko o śmierć cielesną. Każdy kiedyś umrze. Chodzi o drugą śmierć.
kiedy ludzie zostaną wrzuceni do piekła na wieki, wszyscy wstaniemy z martwych, żeby stanąć przed Bożym sądem. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Zbawiciela, pójdziesz do piekła. To jest ta druga śmierć. No więc co powinienem zrobić? Jezus umarł za twoje grzechy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ale śmierć na krzyżu to wcale nie był koniec. Trzeciego dnia Jezus wstał z grobu, udowadniając, że Bóg przyjął Jego ofiarę. Cena została zapłacona. Przez człowieka przyszła śmierć. Przez człowieka, a zarazem Syna Bożego, przyszło też zmartwychwstanie. A ponieważ Jezus żyje, my też możemy żyć z Nim na wieki w niebie. Każdy, kto w Niego uwierzy, zostaje usprawiedliwiony w oczach Boga. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa może cię zbawić. Nie możesz zapracować sobie na wejście do nieba. Biblia mówi, łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nigdy o tym nie słyszałem. A to wszystko jest w Biblii. Jezus umierając na krzyżu zapłacił za twoje grzechy. A jeśli się od nich odwrócisz i uwierzysz, że Jezus umarł i zmartwychwstał, On cię zbawi. Zbawienie jest darem. Wszystko, co musisz zrobić, to przyjąć ten dar, modląc się do Jezusa o zbawienie. To niesamowite. Chciałbyś się teraz pomodlić i poprosić Boga, żeby cię zbawił? Nie, ale dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Byłem zbyt zażenowany, żeby modlić się przy nim, ale kiedy wieczorem wracałem na skuterze do domu, nagle zacząłem się bać, że przecież mógłbym zginąć w wypadku i na zawsze znaleźć się w piekle. A nie chciałem tego. Chciałem być zbawiony. Poszedłem więc prosto do sypialni i ukląkłem przy łóżku. Tego wieczoru nie powtarzałem jak zwykle modlitewnych formułek. Byłem biednym, skruszonym grzesznikiem, przychodzącym do Boga i... nie miałem pojęcia, co powiedzieć. Panie Jezu, wybacz mi proszę wszystkie grzechy popełnione przeciwko Tobie. Bardzo Cię za nie przepraszam. Nie chcę trafić do piekła. Nie miej mi za złe, jeśli nie mówię tak jak trzeba. Nie jestem w tym dobry. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i wstałeś z martwych. Proszę, zbaw mnie, Boże. Wybacz mi, wejdź do mojego serca, Jezu. Chcę należeć do Ciebie. Amen. Tej nocy spałem jak nigdy przedtem. Wolny od dawnych obaw i strachu przed śmiercią i piekłem. Świadomość, że któregoś dnia pójdę do nieba, dawała mi nieznany dotąd spokój. Następnego dnia powiedziałem o tym Martiemu, a dalej wiadomość szybko rozeszła się przez SMS-y. To wydarzyło się w październiku 2003 roku. Od tego czasu przestałem chodzić z tatą do kościoła, ponieważ nie znajdowałem tam tego, czego nauczała Biblia i przez kilka tygodni nie uczestniczyłem w żadnych nabożeństwach. Któregoś dnia usłyszałem, jak Marcie rozmawia z kimś, kto chciał być zbawiony, ale nie zamierzał chodzić do kościoła, więc się przyłączyłem. Ja od niedawna jestem chrześcijaninem i nie chodzę do kościoła. To niedobrze, Chris. Powinieneś. Myślałem, że... trzeba być zaproszonym. Nie. Kościół to miejsce, gdzie chrześcijanie spotykają się, by razem chwalić Boga i rozwijać się w wierze, słuchając nauczania Słowa Bożego. Tam lepiej poznajemy Boga i nasza wiara staje się mocniejsza. Ale ja nie wiem, do jakiego kościoła miałbym chodzić. A choćby do mojego. A o której zaczynacie? Główne nabożeństwo rozpoczyna się o 4:00 po południu. Dam ci adres. Dobrze. Przyjdę, jak będę miał czas. Zmieniłeś się ostatnio. Wydajesz się spokojniejszy i jakby szczęśliwszy. Bo jestem, tato. Odkąd przyjąłem Jezusa jako Zbawiciela. Jeden z kolegów z pracy wyjaśnił mi, na czym polega zbawienie i wtedy zrozumiałem, dlaczego Jezus za mnie umarł. To dlatego porozwieszałeś te wersety biblijne w swoim pokoju? Aha.
żeby przypominały mi o Bożych nakazach i obietnicach. Bardzo się cieszę, synu. Mam nadzieję, że twój entuzjazm nie ustanie. Wcześniej nie rozumiałem Biblii, a teraz... No teraz zaczynam rozumieć. A, w takim razie będziesz musiał mi ją przybliżyć. Od kilku tygodni nie byłem w kościele, ale jutro zamierzam się wybrać. Nie bądźmy jak faryzeusz, który modlił się: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. Ten człowiek ufał swojej własnej samosprawiedliwości i swoim uczynkom. Ale na Bogu nasze uczynki nie robią wrażenia. On nas stworzył i On też dał nam wszystko, co posiadamy. W liście do Efezjan, rozdział 2, czytamy: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zaś prorok Izajasz mówi w 6 wersecie 64 rozdziału: I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym okazuje swą łaskę. Nigdy wcześniej nie słyszałem tylu cytowanych, a zarazem wyjaśnianych wersetów biblijnych. I bardzo mi się to podobało. Kiedy wróciłem tam w następną niedzielę, dowiedziałem się o planowanej akcji ewangelizacyjnej i postanowiłem wziąć w niej udział. Pastor nieco się zdziwił, kiedy mnie zobaczył, ale zgodził się, żebym z nim pojechał i razem z nim wrzucał do skrzynek na listy broszurki biblijne. Jesteś zbawiony, Chris? Tak, pastorze. Miesiąc temu żałowałem za swoje grzechy i modliłem się, prosząc Boga o zbawienie. Masz Biblię? Tak, codziennie ją czytam. To dobrze. Słowo Boże jest naszym pokarmem, chlebem życia. Uczę się tego. A czy ktoś ci pomaga rozwijać się w wierze? Nie. No to zapoznam cię z kimś w twoim wieku, kto mógłby cię w tym poprowadzić. Zaprzyjaźniłem się z moim mentorem, rosłem w wierze. Duchowy chwast, jakim byłem, Bóg z myślą o swoich celach przemieniał w owocujące drzewo. I wtedy przeżyłem wstrząs, który zachwiał moją wiarą, i dziękowałem Bogu, że był wtedy przy mnie mój mentor. Marty odwrócił się od Boga. Marty? To niemożliwe. Przecież to właśnie on przyprowadził mnie do Chrystusa. Teraz stwierdził, że znowu jest ateistą. Jak to możliwe? Nie wiem, tylko Bóg zna serce człowieka. Pamiętasz, co mówi Biblia w pierwszym liście do Koryntian? Rozdział 10, wiersz 12? A tak, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Marty pochodzi z niewierzącej rodziny, mówił mi o tym. Tak, wiara może być czymś trudnym dla kogoś nauczonego, by wszystko udowadniać naukowo. Ale bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Mu ufają. Podziwiałem Martiego, był dla mnie wzorem. Właśnie dlatego nie powinniśmy polegać na innych, jeśli chodzi o naszą wiarę. Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Czytałem ten werset, to z listu do Hebrajczyków, prawda? Tak, z 12 rozdziału, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Szatan nigdy nie rezygnuje, prawda? Nigdy. Popatrz na Judasza. Chodził z Jezusem i rozmawiał z nim przez cały czas jego ziemskiej służby, a potem go zdradził. Niesamowite. Właśnie. Dlatego Bóg zachęca nas, byśmy byli wkorzenieni i ugruntowani w Chrystusie i Jego miłości. Ludzie mogą cię zawieść, Chris, ale Jezus obiecał, że nigdy cię nie zawiedzie i nie opuści. Z
Zaledwie od pół roku byłem chrześcijaninem, ale Bóg jest wierny i dzięki swojemu słowu pomógł mi przetrwać ten kryzys. Wyprowadziłem się od ojca i zamieszkałem razem z kolegami z kościoła. Kiedyś zaprosiłem tatę na kawę. Świetnie sobie radzisz, Chris. Ta religia ci służy. To nie jest religia, tato. Religię miałem wcześniej, a teraz znam Chrystusa, a On jest prawdziwy. Kiedy poprosiłem Boga, żeby mnie zbawił, On to zrobił. Wtedy też otrzymałem Bożego Ducha Świętego, który we mnie żyje. On uczynił mnie nowym człowiekiem. Zmieniłeś się. Mam nadzieję, że ci to nie minie, cokolwiek to jest. Tato, chciałbym ci coś wyjaśnić. Postaraj się chwilę wytrzymać. No dobrze. Nazywają to drogą rzymską. List do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Prawda? Prawda. Wyjaśnienie mamy w rozdziale 5, werset 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Tym jednym człowiekiem był Adam. Zgadza się. Rozdział 6, wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Bóg posłał Jezusa, żeby umarł zamiast nas. Wiersz 8 rozdziału 5 mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nigdy o tym nie myślałem. W 10 rozdziale listu do Rzymian jest powiedziane, jak możemy zostać zbawieni. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To wydaje się takie proste. Dlaczego nie widzieliśmy tego wcześniej? Bo chcemy sami coś zrobić, żeby zasłużyć sobie na zbawienie, ale nic nie możemy. Nic? Zupełnie nic. Wszystko sprowadza się do wiary w Jezusa Chrystusa. Po prostu musisz chcieć wszystko poddać Bogu i uwierzyć w Niego. A jeśli tego chcesz, Bóg da ci wiarę. Naprawdę? W 2 rozdziale listu do Efezjan, w wierszach 8 i 9 tak jest napisane. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dziękuję, że mi o tym wszystkim powiedziałeś, synu. Tata wyszedł bardzo poruszony, z broszurką w ręku, na której okładce wydrukowana była modlitwa grzesznika. Następnego dnia zadzwoniłem do niego i okazało się, chwała Bogu, że uwierzył w Chrystusa. Niestety mój brat i mama byli bardziej oporni. Któregoś dnia wpadłem do mamy na herbatę. Jesteś głodny? Mogę ci coś przygotować? Nie, dzięki, mamo. Wpadłem, żeby porozmawiać o Jezusie. Nie chcę o tym rozmawiać. Ale On chce ci dać nowe życie. On jest jedyną drogą do Boga. Powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Mam w pracy nowe stanowisko. Przenieśli mnie do działu odzieżowego, wiesz? Bóg ubierze cię w szaty zbawienia. Nie potrafisz mówić o niczym innym? Martwię się o twoje wieczne przeznaczenie, mamo. Bo nadejdzie dzień sądu, a potem piekło. Jeśli przyjmiesz Jezusa, to On, kiedy powróci, zabierze cię ze sobą. To nazywa się pochwyceniem Kościoła. A jeśli Mu nie zaufasz, doświadczysz strasznych męczarni i spędzisz wieczność w piekle. Ty musisz być w jakiejś sekcie. O tym mówi Biblia, mamo. Chciałbym, żebyś zaczęła ją czytać i zastanowiła się nad tym, co mówił Jezus. On oddał swoje życie za ciebie. Jestem zadowolona ze swojego życia i nie zamierzam niczego w nim zmieniać. Halo? Chris? Dzwonię, bo jestem nadal na ciebie zła z powodu tej wczorajszej rozmowy. Przepraszam, mamo. Nie masz prawa przychodzić do mnie i mówić mi takich rzeczy. Nie życzę sobie tego. Chciałbym tylko, żebyś wiedziała, jak bardzo Bóg cię kocha. Nigdy więcej mi tego nie rób, rozumiesz? Zatrzymaj dla siebie tę swoją religię.
żadnych więcej kazań w moim domu. Nigdy! Jej słowa przeszyły mi serce. Uszanowałem jej prośbę, ale bardzo się starałem, by swoim zachowaniem i postawą być dla niej dobrym świadectwem. W 2003 roku rozpocząłem studia w Instytucie Biblijnym, równocześnie pracując nadal na część etatu w sklepie mięsnym. Nadal też wynajmowałem mieszkanie razem z kilkoma kolegami z kościoła i nadal słuchałem muzyki rockowej. Jednak jednemu z moich współmieszkańców to się nie podobało. Zawsze domagał się, żebym ją wyłączył. Któregoś wieczoru razem z moim starym przyjacielem spacerowaliśmy po parku. Pastor poprosił mnie, żebym porozmawiał z tobą na temat muzyki rockowej. A, rozumiem. Mój współlokator się poskarżył. Owszem. Ciągle się na mnie o to wkurza. Ja nie rozumiem dlaczego. Co złego jest w słuchaniu muzyki rockowej? Po pierwsze, teksty pochwalające grzech. Głoszące bunt przeciwko Bożemu prawu. Tak, ale ja przecież znam prawdę. W ogóle nie słucham tych tekstów. Po prostu podoba mi się muzyka. Po drugie, większość rockowych gwiazd to kiepskie przykłady dla wierzących. A zwłaszcza dla niewierzących młodych ludzi. Piją, ćpają, prowadzą rozwiązłe życie i je promują. Kpią z wiary. No, tu masz rację. A słuchanie ich muzyki i kupowanie płyt wspiera ich styl życia i ostatecznie wciąga cię w grzech. Wydaje mi się, że jestem na tyle dojrzały duchowo, że mogę się temu oprzeć, nawet słuchając tej muzyki. Kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pismo napomina nas, abyśmy prowadzili przykładne życie. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Nie wiem, czy będę potrafił to zrobić. Tak po prostu z tego zrezygnować? Jezus mówi co innego, Chris. On powiedział, z Bogiem wszystko jest możliwe. Może spróbuję jakoś stopniowo. Będę słuchał mniej muzyki rockowej, a więcej chrześcijańskiej. Módl się i proś Boga, żeby ci pomógł. I tak zrobiłem. Kiedy mój przyjaciel wprowadził się do naszego mieszkania, zupełnie zrezygnowałem z rocka. Ukończyłem też z wyróżnieniem Instytut Biblijny. Obecnie służę Bogu, pracując w domu opieki wśród dzieci, jak również osób uzależnionych. Choć mam dopiero 23 lata, służę również jako pomocniczy pastor w jednym z naszych satelickich kościołów. Nadal modlę się za mamę i brata. I ciągle pamiętam ten senny koszmar, w którym byłem wciągany do grobu. Ale teraz już nie boję się śmierci. Boję się jednak o innych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa. W drugim liście do Koryntian, rozdział 1, wiersz 9, Biblia mówi: byliśmy całkowicie pewni, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na siebie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza z umarłych. W programie numer 3084 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Chrisa Brosnana. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.